Może bardziej okrągłe koła, no nie wiem. Siemaneczko widzowie, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 5. Dzisiaj ze mną jest Oski. Siema Oski, gdzie ty jesteś? Siemaneczko, ja sobie jeżdżę wokół ciebie. Jeździsz sobie wokół mnie, BMW. Ja tak nie podriftuję jak ty, ale to dopiero na nagraniu zobaczysz dlaczego. Kurde, tyś się do nas dołączył, widzę. Na wstecznym próbuję osiągnąć maksymalną prędkość McLarenem Senną. Zoba typa. Dogonisz go? No. Dogonię, on jeździ 80 na godzinę, to wiesz, to jakaś... Co on robi? Co jest? Teraz zobaczyłeś, że wiesz, zatrzyma się, użyje speedhacka i będzie miał 1000 na godzinę do przodu. Nie wiem, co on robi, ty. Dziwna sprawa. Dobra, ja mam dla ciebie specjalne dzisiaj wyzwanie. Dzisiaj będziemy się ścigać, ale w wyjątkowy sposób w Forzie Horizon. I ja tutaj wziąłem taki samochód, a taki o, żeby sobie pojeździć, ale za chwilę go zmienię i ty, jak chcesz, to sobie wybierz ten albo jakiś inny, nie ma znaczenia. W każdym razie chodzi o to, żebyśmy nie wiedzieli, jakie samochody będziemy mieli na tym wyścigu, a wyścig polega na tym, że będziemy się ścigać na luzie. Aha, bez żadnego biegu? Bez żadnego biegu, na luzie będziemy zjeżdżać z wulkanu, tą krętą taką drogą asfaltową. Ja już przygotowałem nawet dla ciebie, dla nas, specjalny tor, po którym będziemy jechać. Właściwie to jest tylko ta droga, tylko że tam mam przygotowane checkpointy i żeby, wiesz, było wiadomo, kto kiedy dojedzie, no nie? Kto wygra ten wyścig, ten pojedynek. Także ja cię zapraszam na szczyt wulkanu. A w sumie możesz sobie nawet chwilę poczekać, ja już cię zaproszę do wyścigu od razu. Wybierzesz sobie swój jakiś tam samochód, który uważasz, że najszybciej z tego wulkanu zjedzie. Jestem ciekawy, co ci logika podpowie. Pojedziemy sobie PVP. Czyli co, od początku praktycznie nie będę miał dostępnego gazu, tylko już ze samego startu będę miał luz. O tak, ale zaraz ci wszystko powiem jeszcze, bo tam z tym ruszaniem jest trochę dziwnie. Dobra, i teraz czekam, aż zaakceptujesz chyba. Mhm. Ej, wyłączył mi się dźwięk w Fordzie, brawo. Podczas dołączania tak mam. Przy dołączaniu do sesji. No, ale dziwne to jest. O Jezu, i co tu wybrać? Boże, coś, co szybko zjedzie mi na ludzi. Mam na to 10 sekund, ty. No. No ja ci nie będę nic podpowiadał. Okej, ciekawie. Na zakrętach na pewno będziesz mistrzem, nie to co ja. I teraz... Doszedłem do wniosku w sumie, że nie wezmę czegoś mega lekkiego, bo może wolno się rozpędzę. No, to też jest. Powinno być... Znaczy tak, na chłopski rozum, im cięższy samochód, tym szybciej powinien się rozpędzać jadąc z górki, nie? I teraz tak, zaczynamy sobie spokojnie, bo tutaj musimy najpierw dojechać w konkretne miejsce. Tutaj możemy sobie... Nie, normalnie jedź sobie teraz na biegu. Wszystko normalnie, bo my jeszcze nie zaczęliśmy. Chwila wziął trident. Czekaj, to jeszcze nie wszystko. Także widzisz, że będziemy jechać normalnie po tym asfalcie, to już chyba znasz ten zjazd tutaj z... Ojej, czekaj. Dobra, tutaj nas przeteleportuje do checkpointu. Bardzo dobrze. Dobrze, bo w sumie będziemy bliżej, jest okej. I my będziemy startować od tego specjalnego miejsca tutaj, które zrobiłem dla nas. Tutaj mamy coś takiego i sobie wjeżdżamy na tą rampkę i tam się zaraz zatrzymujemy, tutaj będziesz widział taką linię, jakby. Ty masz o, hamuj! Bo ja nie mam tu nic. No, ja mam tu pusto. Jak to jest możliwe? Przecież... Co? Ja tu mam normalną trasę, patrz. What? Co, jestem pod rampą u ciebie pewnie, co? A, faktycznie, what the fuck? A ja nie... What? Ja zbudowałem ten tor dla na... Jak to jest możliwe, że host widzi to, a ty nie? Nie mam bladego pojęcia. Dobra. Ja kompletnie nie mam nic. Ja tu mam postawione... Okej, to ty nawet nie będziesz widział pewnie radaru. Może odpalmy to na nowo, co? Dobra, odpalmy to na nowo, what the fuck? Słuchajcie, drugi raz wczytaliśmy sobie mapę i Oski też nie widzi tej rampy, którą tu zrobiłem specjalnie dla nas. Wczytałem wyścig, to na tej mapie jest tylko ta rampa i oczywiście checkpointy. Poza tym nic. Dobra, Oski, to zrobimy inaczej. Ja to zrobiłem taką rampkę, żeby po prostu z niej zjechać i się szybciej rozpędzić, nie? Ale to nic nie szkodzi. Wyrównaj, ja widzę w ogóle, jak z niej zjeżdżasz w tym momencie. To jest ciekawe. No na asfalcie normalnie, nie? Dobra, spróbuj się ze mną zrównać, ej, i... właśnie już zrównałeś, ja jestem do połowy chyba twojego lusterka. Nie, do połowy twoich przednich drzwi. No dobra, do połowy samochodu jestem mniej więcej i tu się mój samochód kończy. Pil Trident kontra BMW M6. Czekaj, bo muszę tutaj... 5M. Musimy coś 5M. Czekaj, bo... Trochę mnie wywali, okej, okay. Cofnę trochę. Coś takiego. O, nie mogę wycofać. Kurde, mam mało mocy. Mam chyba 50 koni. Nieważne, w każdym razie Oski ma w klasie X ten swój samochód. Jeszcze trochę do przodu. Dobra, teraz jest równo. I Oski, wrzuć na luz, puść hamulec i dodaj gazu. I samochód wtedy dopiero tak na prawdziwy luz wejdzie, bo on jest teraz jakby na hamulcu postojowym. I wtedy ruszy, ale poczekaj, bo zrobimy odliczanie. Jesteś gotowy? Tak jest.
Dobra, jeden, start. Okej, okay, startujemy. Ty, ej, zobacz, faktycznie coś w tym jest, że cięższy samochód szybciej. Nie wierzyłem w Forza, ale... Jak teraz tak na to patrzę, to to będzie chyba najbardziej emocjonujący wyścig w historii. Jaki kiedykolwiek robiłeś, no. Ej, patrz, ej, to działa. Cięższy samochód szybciej się rozpędza. Okej, okay, no to zobaczymy, co będzie dalej. Bo tutaj też będą podjazdy. Chodź, jak zapiernicza skubany. Ja ci powiem jedną rzecz. Pil Trident, którego mam tutaj, on ma maksymalną prędkość teraz na poziomie 60 chyba 7 km na godzinę. Więc nie wiem, czy on nie dojdzie do tej maksymalnej prędkości i czy nie będzie zwalniał jakoś. Wiesz co, Forza chyba tu akurat jest mądra i pozwoli ci przekroczyć tam jego prędkość, powiedzmy, wpisaną w plik. No. I jak jesteś na luzie, silnik nie pracuje, no to... Powinieneś móc, no ja 71 na przykład, tylko wiesz, no ja tu prędkość maksymalną mam na poziomie 400 coś. Właśnie, ja mam 41, o kurde ty. To chyba po wyścigu, musimy jeszcze jeden zrobić. To, ej, a ciekawe właśnie, czy na przykład jakbym wziął takiego Mercedesa Unimoga, to czy wtedy bym się rozpędzał szybciej od ciebie? Możemy to sprawdzić, na pewno ciekawe. Bo moje auto, nie wiem, no ze 2 tony waży, nie? No, a powiedzmy, chociaż może nie, i tak. W sumie ona jest odchudzone, to mam body, no ze 1400 bym powiedział w sumie. Nie, no więcej może nawet. Ale nieważne, no w każdym razie jest cięższy od tego gówna mojego małego. Ej, to faktycznie ta fizyka tutaj w grze jakoś działa, nie? Wygląda na to, że nie jest to jakoś tam mocno oskryptowane, że samochód, wiesz, waży tyle i tyle, no to tak ciekawie to jest, nie? No, no nic, tu chyba wyścig... To chyba wyścig, już wiadomo, kto wygra. Ale myślałem, że, bo wiesz, chciałem stworzyć taką fajną miniaturkę, że Pil Trident pokonał D100, nie, klasa, pokonał samochód, który jest w dużo wyższej klasie. Ja tutaj, ja tak powoli, że gra wygrywa, jakbym był nieaktywny. To nie, to mnie ani razu jeszcze nie... Mi się taki komunikat pojawia, nie? Dobra, wychodzimy, to teraz bierzemy kolejne samochody i sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Robimy kolejne porównanie. Okej, okay, mamy kolejne samochody. Ja wziąłem ATS-a. Zdobyłeś ten samochód? ATS GT8. ATS GT, ja go chyba mam już od dawna, wiesz, bo on wcześniej chyba był do zdobycia. Okej, okay. Ja go... Znaczy, on jest chyba w Karpasie, tak mi się wydaje. A nie wiem, skąd go mam. Wtedy był chyba w Karpasie, wiesz, a tutaj już chyba się go zdobywa. Dobra, w każdym razie 1300 kg wagi, ale twarde zawieszenie. Ty wziąłeś miękkie zawieszenie, ale ile kilo? Tak, miękkie zawieszenie i 3100 wagi. Okej, okay. 3000 kg? Okej. Okay. No to może być ciekawe. Ty, może wielkość kół też ma znaczenie? Nie wiem, ty, zaraz to sprawdzimy. No, pojęcia. No ja wziąłem typowego terenowca, nie? DBR, Ford wielki F-150. No, ciekawe jak to będzie. Dobra, a zobaczymy, widzisz tą rampę teraz? Tak. Ty, ła? Teraz ją widzę. O, ciekawe, bo ja cię zaprosiłem wcześniej z mapy, a teraz cię zaprosiłem, tak jak ty mi powiedziałeś, że on zaprosił cię przez tego huba i działa. Ma to znaczenie, jak widać. Tak głupie, dobra, nieważne, działa? Działa, koniec. Zrównaj się teraz z tą tutaj linią. Głupio, ale działa? To nie jest głupio. Tak, zrównaj się z tą linią. Tą linią, to poczekaj. Widzisz, którą, nie? Tak mniej więcej. No, to jeszcze do przodu muszę podjechać. O, coś takiego. I teraz na luzik sobie... Ma. Luzik nie działa, o. Jak odliczę, puszczasz hamulec? No w sumie możesz puścić hamulec już teraz. 2, 1, start. O, teraz równo, teraz jest równo. Dobra, ale 3000. O, 3000 kg jednak, trochę lepiej. Ja mam tylko 1300. No. Coś ta fizyka, ale zobacz, jedziemy prawie równo. Dobra, coś... To nie ma takiej różnicy jak poprzednio. Tak, dobra, teraz możemy się chyba normalnie ścigać. Pokonywanie zakrętów, tu chyba nie ma dużego... Ty, ja cię doganię. Ma znaczenie w momencie, kiedy, no wiesz, nie szarpniesz tak kierownicą, tylko płynnie go pokonasz, to nie zwolnisz za bardzo. Okej, okay, a teraz pytanie, jakie prędkości będziemy osiągać? Ja już jadę 70. No ja 68. 72, 73, czekaj, co? Czy opór powietrza ma tu jakieś znaczenie w takim razie? Chciałem to powiedzieć, jesteś bardziej aerodynamiczny niż ja. I to jeszcze jedną rzecz byśmy musieli sprawdzić. Takie same samochody, ale stunigowane w taki sposób, żeby jeden był cięższy, drugi... Albo żeby jeden miał docisk większy, a drugi mniejszy. O, to by było ciekawe. Przekraczam 70 teraz. Ja mam już 80 mam. 79 watt? Ja 69. Co dziwnie działa ta Forza? Jesteś cięższy, okej. Okay. Na pewno opory toczenia twoich opon są dużo wyższe. Na pewno lepsza aerodynamika tego samochodu. Start miałem lepszy, jakby toczyć się z góry na wprost, ale później jak doszło do zakrętu, to już, o Jezu, to jest kolosalna różnica. No ja 60 zostałem w tyle,
Ty już tam pewnie jakieś 70 jedziesz i... Ja miałem już... kilkaset metrów. Chyba z 85 miałem nawet. No to nie, to ja maksymalnie 76, 7, 59. What? Ja miałem tam 70 chyba. Chyba nie zszedłem poniżej 70. No jak było, był ten taki wjazd do góry lekki, no to tam zwolniłem do 54 nawet. Aha, okej. Okay. To o co, dobra, to czyli co, lepsza aerodynamika, tak? No to weźmy teraz może podobne samochody, no bo tutaj wiadomo, że wygram, no nie? Weźmy teraz może podobne samochody, może nawet z tej samej klasy, na przykład Traktoise, kojarzysz, nie? Czyli te zabawki torowe. Weźmy coś z tego, ale o różnych parametrach. Co ty na to? No dobra, no ja na pewno mam jakieś tam stuningowane, to ewentualnie mogę wziąć stuningowane, to weźmiesz fabryczny i dobra. Wiem, jak się zachowają. Dobra, no to robimy to. U mnie ten McLaren waży 1339. A, to u mnie 1408, więc mam cięższy. No bo mówię, ja mam go zmniejszonego do klasy S1900, żeby do zawodów mi tam pasował. Mam 810 koni, 850 momentu obrotowego i 1408 wagi. To czekaj, to ja go jeszcze dociążę jakimiś cięższymi felga. A, też ty masz cięższy, to ja go odciążę w takim razie. Dam mu te odciążenie, no i zobaczymy. Dobra, i teraz sobie wzięliśmy, słuchajcie, dwa takie same samochody, czyli opór aero będzie podobny i generalnie parametry auta, ale zmieniliśmy jedną rzecz. Oski ma dodatkowo jeszcze samochód mocno stuningowany w klasie S2, a ja mam samochód odciążony. Jego samochód jest cięższy. Ile twój waży? Mój waży 1400, ale to jeszcze poprawię cię, ja mam w klasie S1, bo tu nie jest ruszone z mocą, jakby osiągów nic. Tylko jest dociążony, bo kiedyś tam potrzebowałem do zawodów, żeby zejść do S1900 i mam ostatni numerek z S1 i jedyne co jest, to jest dociążony jakimiś tam elementami, nie? A osiągowo jest dokładnie fabryczny. U mnie waga wynosi 1188 albo 180. 1180. Polskiego samochód jest cięższy. I teraz zobaczymy, czy takie same samochody. Dodatkowo ja mam tutaj skrzynię czterobiegową, bo ona okazała się najlżejsza ze wszystkich skrzyń, które są dostępne. Więc samochód jest no chyba maksymalnie odciążony. Tam jeszcze felgi dałem lżejsze, wał napędowy, koło zamachowe. Wszystko jest... zrównałeś się? A, okej. Okay. No, jestem zrównany. U mnie pokazało, że jesteś trochę dalej. No, zderzak mam na tej linii dokładnie, wiesz? Chyba teraz jest okej. Okay. Dobra, no to wrzucam na luz i odliczam. Zobaczymy, co się stanie teraz. Cięższy samochód, taki sam, kontra lżejszy samochód, taki sam. 3. Dobra, to odliczam i startujemy na start tym razem. No. 3, 1, start. Dobra, mniej więcej równo tutaj kwestia synchronizacji, ale patrzcie, co się dzieje. Chyba... Ja mam wrażenie, że chyba stoję tutaj po lepszej stronie tego toru, bo coś czuję, że zaraz mi i tak wyprzedzisz, bo zaczyna się zawsze tak samo, że ja na starcie jestem szybszy. Nie wiem, może tam jest jakiś większy spad. Tutaj wyprzedziłem Oskiego, dlatego, bo jechałem po wewnętrznej, Oski po zewnętrznej. Okej, okay, dobra, ja nie dotykam pedałów, bo... Co mi gazu... Tak samo. Tak, no na razie tak samo, gazu możemy dodawać. Okej, okay, to teraz mamy prawdziwy wyścig. Jaką masz prędkość? 75. O, okej, okay. Ja mam 75 dopiero teraz, ale są mniej więcej te same. 80. Ciekawe, czy masz właśnie lepsze przyspieszenie w tym momencie. Nie mam pojęcia. Wiesz, to też się pewnie zależy od tego, jak się ustawisz, nie wiem, jaki łuk pokonasz na zakręcie. Tak, to jest właśnie najbardziej kluczowe w tym momencie, czyli trzeba jak najbardziej skracać tę trasę albo wykorzystać jakieś tam spadki, no nie, żeby po nich jechać głównie. Okej. Kurde. Ciekawe, ale przynajmniej mamy teraz obraz, jak mniej więcej będą wyglądać kiedyś wyścigi elektryków, bo teraz silnika nie słychać. A no tak, chociaż gazu możemy sobie dodać. Nie no i w elektrykach też coś tam szumi i dużo wyższe prędkości są niż 60 km na godzinę. No tutaj to powiedzmy jakby się rowerem ścigał, nie? Zjeżdżając z góry. No prawie. Jeśli przełożyć to na prędkości Fordzowe, to na 100%. Dobra, ty robisz ładnie, idealną linię, a ja pojadę sobie... Pojedziemy bardzo wolno, samochody mamy super skrętne. Pojadę sobie skracając maksymalnie. No, fajnie. Ja na wyjściu miałem 67 na godzinę. 67, a ja miałem 65, 60 nawet 4 chyba. To czy waga ma znaczenie, czy pokonanie odcinka ma znaczenie? O, coś tak wyleciał. Ktoś cię tam rozproszył. Opadłem, dotknąłem tego kamerę. I mi się na kierownicę nie przestawiło. To jest najgorsze. I zaraz trochę przyspieszymy. Myślę, że tak do 8. Ty, ale czekaj, co ja miałem poprzedni samochód? Miałeś tego ATS
chyba GT. A to, no to tam miałem do 80 km na godzinę. Te samochody tyle nie osiągają póki co. Daj, kurde, a co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Oski ma dodatkowo napęd na 4 koła zrobione w tym McLarenie swoim, więc samochód jest głównie cięższy, ale nie wiadomo, czy to ma też wpływ jakoś na... Nie, teraz raczej nie, no bo nie napędzamy się jakkolwiek, nie? Ale no nie wiadomo, czy w Fordzie ma to w ogóle jakikolwiek wpływ na opory toczenia, no nie? Jakieś tam tarcia, nie tarcia w tych dyferencjałach i tak dalej. Ja myślę, że to nie jest aż taka symulacja, ale no nigdy nie wiadomo, jak to zostało tam przeliczone. Na razie widzimy, że oczywiście sposób pokonania zakrętu ma wpływ, ale chyba cięższe samochody lepiej zjeżdżają, nie? Tak, żeby było to dość dobre pod kątem symulacji ze strony Forza. Tak, tylko mnie zastanawia jedno, bo jechałem wcześniej tym BMW, które było cięższe. O. A no ja miałem tam większą prędkość ogólnie i no teraz to ja zwolniłem już do 38 na godzinę. Ja też tak zwalniam, 38 mam. Nie wiem, czy tu zakończy się nasz wyścig, bo często jest, widzę podgórkę lekko i tę podgórkę zbija mi kilka kilometrów na godzinę i prawie poniżej 30 spadłem. Jak spadnie chyba poniżej 10, to wtedy samochód załącza ten tryb taki postojowy i się zatrzymuje sam, dlatego warto trochę gazu dodawać, żeby się to nie załączyło. Ale nie, tutaj powinny, ja już testowałem tą trasę, bo musiałem nią przejechać, nie? Testowałem ją trochę tutaj na luzie, to ten początkowy etap jest najbardziej taki płaski. Potem zaczyna się już mocniejszy zjazd. Co nie znaczy, widzowie, że my będziemy tutaj 400 km na godzinę zaraz jechać. Nie, nie. My będziemy jechać też taką grobową prędkością jak teraz. Gdzieś w okolicach 60 na godzinę. No teraz 38, 39. O, przyśpię. O, teraz tak, ty już jesteś na tym spadku. Ale generalnie nawet jakbym pokonał lepiej te zakręty, co ty pokonałeś, to i tak chyba przewagę byś miał tak czy inaczej, nie? Na tych zakrętach aż tak bardzo się nie zyskuje. Zobacz, jaką mamy odległość. Chyba, no. Chyba z dobre 100 metrów, nie? Nie, no 100 nie, ale z 50. Więcej. W porównaniu do tego, co było na starcie, gdzie jechaliśmy zderzak. No, dobra, ja przyspieszę. Jest ostry zakręt. Jestem ciekaw, jak bardzo mnie wyhamuje. Czy w ogóle wyhamuje. To teraz pytanie. O ile szybszy będzie na przykład Mercedes Unimog kontra jakiś taki sportowy samochód? No bo tam mamy mam 85. Ja też przyspieszam. Myślę, że przy zjazdach najważniejsze jest to, żeby właśnie, chyba trzeba najbardziej stromą drogą jechać, najdłużej. Kiedyś oglądałem, nie wiem czy oglądałeś Pogromcy Mitów i oni tam pokazywali, jak kulka zjeżdża po takiej skośnej drodze, nie wiem czy kojarzysz. Po prostej linii zjeżdża wolniej niż tak. Na przykład po takiej, która najpierw ma duży spad, a tak. Później zwalnia. Tak, nie o to chodzi, więc myślę, że trzeba korzystać bardziej przy tych wewnętrznych. Co ty gadasz? Ja mam dopiero 82, ale ty już jesteś dalej. 106, 7. Trzeba korzystać raczej z tych takich bardziej stromych spadków, niż jechać dłużej po tym. O, ja się trochę obawiam, ja 110 na godzinę wjeżdżam w ten ostry zakręt i no. Mi się nawet te kreski na żółto świecą, znaczy strzałki. Okej. Okay. Dobra. 105. Kurde, ty już za zakrętem jesteś. 103, 102. Kurde, nie wiem czy wyrobię. Dobra, wyrobię, to McLaren jest. Ale patrz jakie to jest w ogóle fascynujące, nie? Ludzie no. Na co dzień jeżdżą normalnie sportowo, nie? Jeździć te 200-300 w Fordzie i nie robi to na tobie takiego wrażenia jak teraz, kiedy jedziemy 100 na godzinę na żadnym biegu. No właśnie, 105. 113 już jadę. Okej, okay, ja też dojeżdżam do tego spadku wielkiego. Też chyba będę miał 113. No to już, ej, to już poważna prędkość jest. Tak. Już nie ma żartu. Musimy jeszcze przetestować te najcięższe samochody, jak one się spisują. 23. Co ty gadasz? Ej, tutaj już naprawdę szybko idzie, te początki są najgorsze, nie? Trzeba będzie jeszcze taką... To jest challenging. Trzeba będzie taką wersję offroadową zrobić tej trasy. Tam po drugiej stronie tego wulkanu. O matko, tamto ze startu chyba byś miał 150, jak będziesz zjeżdżał. No, może i tak. Tu już dzwoniłem do stówki po tym ostrym zakręcie, ale na samym końcu tej trasy jest wciul ostry zakręt. Tak? A tak, dwa właściwie takie. Jeden jest taka, że prawie nawrotka, a drugi jest zaraz za nim 90 i jest meta. Tak, no ale poniżej 100 nie schodzę już od tamtego czasu. Okay. Ja mam na razie 89, 98. Bardzo fajny wyścig, bardzo mi się podoba. Pozdrawiam z rodzinką. Wiemy, że najlżejszy samochód radził sobie tragicznie. No Pil, kurczę. Pil, tragedia. I roweru, motocykla. O. Dobra, jestem na tym mega ostrym, uwaga. Dobra, nie, ręczny musiałem użyć, bo leciałem w krzaki. Ale nie zatrzymałeś, okej. Okay. Nie. Ja spróbuję nie hamować. Ty mówisz, że wypadł. Ej, ten zakręt faktycznie, to jest prawie lądo, kurde. Kurde, tam w krzaki leciałem normalnie, już czułem jak mi koła boksują. Dobra, to ja się zmieściłem, ale nie wiem w sumie dlaczego. Nie hamowałem. Ja wjeżdżałem w ten zakręt 120 na godzinę prawie. Co ty?
Ja nie mogłem inaczej go pokonać, a i tak mówię, zrobiłem go szeroko, nie robiłem go jakoś tam wąziutko na starcie czy coś, tylko szeroko, a mimo wszystko już prawie na wyjściu leciałem w krzaki. Nice. Dobra, no to robimy kolejny test, czyli może coś najcięższego. Teraz mamy trochę inną sytuację, mamy dwa takie same samochody, z tym, że teraz Oski ma stunigowany tak, żeby był lżejszy, mój jest całkowicie fabryczny, zresztą chyba widzieliście go już na odcinku, jak latałem po całej mapie. Jedziemy, jedziemy na start, ha, bo ja mam fabrycznego, ja nie wiem, czy tu podjadę pod górę. No tak, w sumie możesz mieć problem. Okej, może ja nie wiem, czy to będzie miało znaczenie, że mam gorzej stuningowanego. Poprzedni wyścig... Tylko uwaga będzie robić robotę. Tak, chyba tak. Poprzedni wyścig Oski wygrał. A teraz, bo ty mówiłeś, że po tej twojej stronie jakoś tak lepiej jest, no nie? To zostaniemy lewej, tak jak... Po lewej. Nie, nie, zostaniemy tak jak było, bo ja mam teraz cięższy. Okej, okay. A tak no, będzie okej. Okay. Chyba równo. Mam ten i może teraz ty odliczaj. Dwa... Jeden, start. O, lepiej odliczyłeś. Odliczyliśmy u mnie. Lepiej odliczyłeś. Jesteś szybszy. Ty, ej, waga ma znaczenie, what? Jesteś cięższy i jesteś szybszy. Ja ważę 7 ton, Oski 5 z czymś. 700. 5700, czyli no 1300 kg wagi różnicy. Dla porównania poprzednie nasze samochody ważyły w tyle w okolicy, co różnica wagi między naszymi autami, nie? Oski mnie wyprzedził, ale tutaj lepiej zakręty pokonał, nie? Po zewnętrznej lecimy, ale będzie ciekawy wyścig. Ja pierdziu. Gościu, ja jadę z towarem do Lidla, spieszyć się. Może cię dogonię, nie wiem. Ja już 7... No ja mam tu chyba lepsze prędkości niż McLarenem, ja już prawie 8 dych jadę. No to by było, ej, to miałoby sens, nie? No bo w końcu cięższe samochody. Ale ja cię chyba podganiam. 73 teraz mam na budzik. 70... O nie, no to ja mam mniej. Ja mam 70. 74. Ski zawsze szybszy. Masz szybszy komputer. Na komputerach szybciej samochody, ja gram na Xboxie. Mam szybszy komputer. To? Moja moc obliczeniowa szybciej kręci mi kołami w Forzie. Ty, a może to ma też... Bo ty masz teraz z ilu FPS-a grę odpaloną? 60 zablokowane mam. No to nie, no to nie ma, nie powinno mi. Oski jesteś po prostu lepszy, no nie ma co ukrywać. Oski nie wiadomo jaki, nieważne jakim samochodem, on zawsze wygrywa. Dobra, po niego no nie. Ja mam może bardziej okrągłe koła, no nie wiem. Ty, a właśnie, jakie masz opony? Fabryczne. Fabryczne masz, ja też, bo to chyba nie się innych zamontuje, nie wiem nawet. Dobra, Oski pojechał po zewnętrznej, ja od razu wewnętrzną atakuję, ale Oski robi idealną linię przejazdu, więc ja tracę trochę prędkości na tym, że ostrzej skręcam, nie? Jak się słabiej skręca, no to się mniej tej prędkości mniej traci. Mniej prędkości wytracasz, nie? Dokładnie, czyli to też tutaj ma wpływ, super. Kurde, nic nie widzę za tą paką, nie? Ja też nie, mimo że jestem na tej dalszej kamerze. Ale patrz, różnica między nami nie jest duża. W przypadku McLarenów była większa, nie? Nawet... Była większa i ona rosła cały czas w miarę jazdy, nie? A tak. tutaj... Trochę odjechałem, teraz ty nadgoniłeś. Myślę... Tak. Ja myślę, że tutaj kwestia tego, że ty pokonujesz lepiej zakręty, ale jednak mój samochód lepiej się rozpędza, bo jest cięższy. No właśnie. Nie? To ma chyba wpływ. I w McLarenach się to potęgowało. W błędzie. Bo w życiu by nie pomyślał, że no waga aż taką różnicę będzie robiła w Fordzie. Właśnie w Fordzie, nie? Jeśli byś brał pod uwagę Assetto Corsa, jakieś tam R-Factory i inne takie ten... No to... Hamować musiałeś, czy mi się wydało? Nie, uderzyłem cię, ja tu nie używam hamulcy, co ty? Szlałeś? Hamulec to zabójstwo w tym wypadku. W każdym razie ja cię tu doganiam. I właśnie... to tak fest. No w Fordzie byś... Ja po zewnętrznej teraz pojadę, ty po wewnętrznej. Patrz, no robisz. Ja bym się nie spodziewał, że to w Fordzie będzie działać, nie? A tutaj mnie powinieneś wyprzeć. O, nie wiem, czy podjedziemy teraz, no bo... Słuchaj, samochód cięższy, to on... Okej, szybciej zjeżdża, ale też bardziej wytraca prędkość pod górkę. No właśnie, ja już tutaj mam 45 i to zmaleje szybko. Tak, ale ty możesz jeszcze z zakrętu zjechać w moją stronę i wtedy zyskasz trochę prędkości, bo on ma skos, wiesz. O kurde, ty. To już jest ryzykowne. Dobra, 36, 34, dobra, to już będzie git. No jak to przyjechaliśmy, to już całą trasę. Powinno być git, ale co będzie dalej, bo dalej mamy przecież ostre zakręty do pokonania, nie? Schowam się za tobą w twoim cieniu aerodynamicznym. Właśnie, dlaczego w Fordzie nie działa cień aerodynamiczny, powiedz mi? Czy działa? Wątpię, żeby działał, tutaj raczej te rzeczy nie mają znaczenia. Jeszcze tym bardziej, jak na przykład, powiedzmy, robisz tryb rywali, no to ci rywale często są duchami, no to za duchem też nie masz tego... cienia aerodynamicznego, nie? No nawet dobrze, nie? Ale... No nie ma, bo jakby był, to już bym nie wytracił tak prędkości jak teraz, nie? A no. Naprawdę odskoczyłeś ode mnie. Tak, to ja dosłownie jestem jeżdżącą ścianą razem z tobą, nie? Więc powinienem ci taki tunel robić za mną, że szok. No ale roz... na kołach, no.
Tak, rozpędzam się dość ładnie tutaj. Mam 60. Widzę, że tu ci mocno odjeżdża mnie, ze względu chyba na tą faktycznie wagę. 1300 kg różnicy na moją korzyść w tym wypadku. W każdym innym wypadku to by było, chyba nie byłaby korzyść, chyba że na jakimś derby albo coś. Ej. Ja pitole, nie, to już jesteś za daleko, już ciebie chyba nie dogonię. Próbuj, może... Jakbym zakrętów nie pokonywał, to raczej ciebie już nie dogonię. Ej. Tu mnie nawet trochę zarzuciło, czaisz? Bok? No, ja miałem 80 chyba 5 albo 83, ja coś takiego. 87 już, 8. Mhm, podgonisz może. Zarzuciło mi tam duperę. A to minie. Ej. No, ale tu już ostre zakręty się trafiają, a dla takiego dużego kloca... No, to nie jest taka prosta sprawa. Że przy tym końcowym zakręcie, albo nawet przy tym, który teraz mamy przed sobą ten ostry, to ty w bok wyleci, skoro tu cię zarzuciło. Tak, bardzo możliwe. Tam masz powrotkę. Myślę, że na tym zakręcie jeszcze jakoś sobie poradzę, ale na tym ostatnim, na tych dwóch ostatnich będzie. No to na ostatnim i ja sobie nie poradzę, ja już tu 105 mam. 105 ja też, no. O, dobra, jednak chyba masz rację, może być ciężko. Miałem tutaj trochę drifta, ale no. Ja też. Trzymasz się? Tak. Oski nie podgania. Jakie straty. Ej, ale to jest dobra opcja, żeby sobie... Zobacz, tutaj można też potrenować. Znaczy, to w jaki sposób panujesz nad samochodem, nie ma tu dużego znaczenia. Chodzi mi o gaz i tam hamowanie, nie? Nie, no tutaj, liczy się pokonywanie zakrętów, więc fajnie można robić sobie takie wyścigi takimi samymi samochodami. Sprawdzać, wiesz, swoje umiejętności bardziej pokonywania zakrętów, nie? O, chłopie. No, widziałeś tutaj, co się stało? Kurde. Ej, ale też ładnie wszedłem w ten zakręt, nie? Tak, no tylko minus taki, że ciebie zarzuciło i to strasznie. Mnie też, ale delikatna kontra i jakoś to... Ja dałem dość mocną kontrę. Dobra, próbujemy. Ale poszedł. Dobra, ostatni. Czekaj, to jeszcze nie ten zakręt jest. Nie to ten. Nie jest ten zakręt. Nie ten? Daj mi... Ten, nie. To jeszcze ten chyba, nie? Ten. Kurde. Nie, to nie ten. To jeszcze jest do niego. Ten jest za gładki, a faktycznie, o kurde, ale ta góra jest wielka. Ale ja już myślałem, że ciebie nie dogonię. No już mówię, nie ma szans. Trzeba, ej. Trzeba zrobić coś takiego, ale samochodami takimi samymi, taki sam tuning, wszystko takie samo, nie? I wtedy się ścigać i wtedy faktycznie można porównywać sobie umiejętności kierowców pod kątem pokonywania zakrętu, no bo głównie o to tutaj chodzi. To jest taki, wiesz, benchmark dla kierowcy. Ostateczny test. Każdy bierze ten sam tuning. To jest 3D Mark Sim Racing Edition. O, dokładnie. Ty, ale bo my sobie tu we dwóch jedziemy, a co jakby tak jechało na przykład 12 osób? O, to już by był zupełnie inny wyścig, tylko wiesz, sprawa jest taka, że każdy musiałby jednak przyrzec, że tego gazu nie dodaje, nie? No właśnie. A ja wiem, że mogę ci zaufać, ale wśród osób, które jednak... A jakby nagrodą było na przykład... No laptop gamingowy. Ty, ale można jeszcze... Można ograniczenie... Dokładnie tak samo. Można ograniczenie takie zrobić, że na przykład skrócić do maksa biegi. Nie, że samochód... Dobra, ja tu muszę hamować na pewno. Ja nie trafiłem w checkpoint, ją. O nie. Ja trafiłem, prawie wyleciałem w krzaki. Ale przejechałem tą trasę, znowu wspomagając się ręcznym. Gdyby nie ręczny, to pocałowałbym chwasty. Ale ja chyba nie dojadę do mety, bo ja się rozpędzam od nowa. Ej, samochód zachował się tak, jakby nie miał kół, jakby był poduszkowcem. Wiesz, jeśli by zrobić takie zawody, to można by było skrócić biegi, tak żeby maksymalną prędkość osiągał na poziomie 5 km na godzinę, no nie? No można. Jakby się tak, jakby tak skrócił biegi, to jakby wrzucił sobie jedynkę, dwójkę czy cokolwiek, no to by go hamowało, nie? I na luzie by jechał zawsze najszybciej. Jedynie co, ten start byłby taki, wiesz, że tam ktoś by przyspieszył szybko od 0 do 5 i wtedy, nie? Oski nie wiadomo, jaki samochód by miał, on zawsze wygrywa, także z Oskim lepiej nie róbcie sobie tego wyzwania. Ale poza tym bardzo ciekawe, nie? Że odkryliśmy dzisiaj, że faktycznie coś z tej fizyki w Forzie jest, że no niekoniecznie jest aż taka tragiczna, jakby się mogło wydawać. Niekoniecznie jest taka arcade'owa, że jednak ta grawitacja i waga samochodu jakoś może wpływać na szybkość pokonywania, znaczy zjeżdżania z góry, nie? To jest, myślę, że duży plus. Ale gdzieś te zasady jeszcze są zachowane. No, gdzieś tam coś w tym jest. To jest bardzo ciekawe. Dobra, Oski, dzięki ci, że skopałeś mi dupę na dzisiejszym odcinku, nawet jadąc na luzie. Dzięki ci bardzo. Dziwne uczucie, kiedy żegnamy się, a ty mi dziękujesz, że ci złoiłem tyłek. No bo, ja mam teraz motywację, żeby być lepszym kierowcą, nie? O to chodzi. Ale wiesz, ja stworzyłem tor specjalnie po to, żebyś go oblał. Jeszcze miałem tam inną wersję tego toru z tam rzeczami, które by nam przeszkadzały i tak dalej, ale stwierdziłem, no kurde, to przesada trochę, no przecież ja
powinienem, jak już to, wziąć dwie różne osoby, ale ja bym w tym nie uczestniczył, nie? Ja bym był tylko na przykład sędzią, no bo co to za sztuka wygrać na torze, na którym znasz wszystkie pułapki, prawda? Więc stwierdziłem, że stworzę taki o, z tylko tą rampką na końcu i z tym wyskokiem z tym rampką na początku i wyskokiem na końcu, żeby było, wiesz, bardziej jasno. No i Oski oczywiście się szybko zaadaptował i skopał mi dupę. Także tak to było, tak to było. Sami widzieliście. Ale przy okazji sprawdziliśmy bardzo fajną rzecz i jak chcecie, to możecie sobie też potestować różne autka tutaj przy zjeździe i napiszcie w komentarzu, jak już potestujecie, który samochód osiągnął najwyższą prędkość przy zjeździe. Jestem ciekawy, czy któryś osiągnie na przykład 200 km na godzinę, zjeżdżając na luzie od samego, wiesz, od samego stania, nie? No bo jak się rozpędzimy do... Karen F1 GT, który jest tak płaski, że jakbyś stanął naprzeciwko niego, to będzie ci sięgał do pasa. McLaren, kurde, no. Właśnie ciekawe też, czy jak to jest z tym oporem aerodynamicznym, czy to ma jakiś wpływ, czy nie? Które auto by najszybciej zjechało na luzie i czy któreś by w ogóle osiągnęło ten próg 200 km na godzinę? Bo na razie osiągnęliśmy, ile tam miałeś tymi McLarenami? 140 czy 130. To już jest tak... Myślę, że 200 byłoby... 180 byłoby w zasięgu jakimś tam samochodem, nie? Ale co to tak naprawdę ma wpływ na prędkość jazdy na luzie? No wiemy, że już lekki samochód nie bardzo, ale jechaliśmy teraz najcięższym Unimogiem i nie jechał więcej jak 80 tam. Ile osiągnąłeś maksymalnie? 90? Gdzie? Tym Unimogiem? To ja powyżej 100 wyjechałem. Powyżej 100, okej, okay, ale jechaliśmy wcześniej pięciokrotnie... Dotarliśmy się o granicę nawet 20 na godzinę, jak był ten taki mały wzgórze, powiedzmy. No właśnie, nie? To jest bardzo ciekawe. No nic, będzie trzeba to jeszcze dokładniej zbadać. Bardzo ci dziękuję, Oski, że wpadłeś, znalazłeś czas na nagrywki z Ludzkiem. No i zapraszam cię na kolejne odcinki.